Słuchajcie, tutaj się przemieśćcie, bo tutaj będzie praktycznie najlepiej widać tego miejsca. Trochę się przeciągnęło na sali tej wykładowej, a więc zaczęliśmy ten pierwszy etap bez Was, no bo też i czas nas goni i musimy skończyć o określonej porze. Chcemy Wam w takim skrócie, w takim wycinku przekazać to, co tam było omawiane teoretycznie, czyli taki schemat dość okrojony postępowania, czyli wyprowadzenie ze strefy, przekazanie dwóm innym ratownikom, użycie tego ubrania, którego zastępczego, które się używa przy dekontaminacji wstępnej. Później pokażemy Wam taką komorę do dekontaminacji profesjonalną, ale to jest komora jednoosobowa, czyli my ją wykorzystujemy do dekontaminacji tylko i wyłącznie ratowników. Po prostu jej przepustowość nie pozwala na to, żeby można było to używać w zdarzeniach masowych, aczkolwiek jak będzie taka konieczność, to wtedy nie będzie innego wyjścia. Stamtąd wyjdź, bo tam jest strefa pierwsza, zaraz cię rozbiorą. Pani Basia tam zostanie. No to się nagrywa wszystko tutaj, to jest materiał szkoleniowy. To ratownicy przebierają się w ubrania lekkiej ochrony chemicznej, zabezpieczenie aparaty powietrzne. W straży nie używamy aparatów tlenowych, jak to wszędzie piszą i wszędzie podają. Ci, którzy będą w strefie pierwszej pracowali, teoretycznie wyznaczonej, będą zabezpieczeni w pełni. Ci, którzy będą przejmowali osobę wyprowadzoną ze strefy do dekontaminacji, będą już bez aparatów. Jesteś gotowy? Jeszcze jeden się...